Uniform. Really? Yeah. Come in! Cześć! Hey, Tommy! Hey, what's up, man? Przywiozłem psa. Yes! Thanks. Oh, you're the best. Oczywiście stołek nie będzie nowym memniarzem Foo Fighters. Czy bym chciał? No oczywiście, żebym chciał. Życzę mu jak najlepiej. Wszyscy już wiemy, kto jest nowym memniarzem Foo Fighters. A mianowicie jest nim, proszę Państwa, pan Josh Freese. I teraz, połowa z Was myśli, wow, super, ekstra, uwielbiam go. A druga połowa myśli, kto to jest Josh Freese? Ja pierwszy raz z tym panem miałem styczność ponad 20 lat temu, gdy ukazała się pierwsza płyta zespołu A Perfect Circle, jednak z moich ulubionych zespołów, płyta pod tytułem Mer de Noms. Pamiętam, że rozwalił mnie jeden wykon live, gdzie zauważyłem, że w A Perfect Circle gra jakiś taki zajebisty bębniarz. Dobry groove, bardzo mocno gra i strzela w werble zza ucha. Tak jak na przykład tutaj. Przepraszam za jakość, no lepszej nie mogę znaleźć na YouTubie. Pamiętam, że jak dzisiaj to były czasy kawiarenek internetowych. Pamiętam, pracowałem mając 16 lat w kawiarence internetowej. Wykorzystywałem mocno tą sposobność, żeby sobie po prostu ściągać na płyty CD różne nagrania z internetu i między innymi to pamiętam, że ściągnąłem. I teraz zobaczmy sobie, co się dzieje dzisiaj, 20 lat później. To jest dokładnie ten sam ruch, to po prostu uwielbiam, ja bardzo lubię w ogóle patrzeć na bębniarzy, jak tak bębniarz groovy, super, jeszcze wizualnie groovy, to jestem w niebie. Cała ta sytuacja wiąże się niestety z tragedią, która miała miejsce w zeszłym roku, mianowicie ze śmiercią Taylora Hawkinsa, który, no nie wiem, czy to jest potwierdzone, chyba przedawkował narkotyki i do końca nie było wiadomo przez jakiś czas, czy Foo Fighters będą dalej grali. Od pewnego momentu było wiadomo, że będą. Zaczęły się pojawiać plotki na temat tego, kto może być nowym bębniarzem Foo Fighters, a wiadomo, że ta rola nie jest łatwa. Pozwólcie, że to rozwinę. Kiedyś oglądałem taki dosyć dogłębny dokument na temat Foo Fighters. On się chyba nazywał Back and Forth i opowiadał generalnie o historii zespołu aż do momentu, w którym ten dokument był kręcony. Było to, myślę, że przynajmniej 10 lat temu. I jednym z wątków w tym dokumencie było to, że Dave Grohl no nie jest zbyt takim łatwym gościem, z którym łatwo się dogadać, jeżeli chodzi o pewne kompromisy muzyczne. I to wyszło właśnie podczas pracy nad jedną z płyt, gdzie dołączyła sekcja rytmiczna zespołu Sunny Day Real Estate. Był przez jakiś czas przed Taylorem Hawkinsem inny bębniarz, bo to właśnie bębniarz Sunny Day Real Estate. No i co tam się wydarzyło? A wydarzyło się coś takiego naprawdę kontrowersyjnego. Mianowicie William Goldsmith, bo tak nazywa się ten bębniarz, na pewno nie należy do słabych perkusistów, ale standardy Dave'a Grohla, który jest uznawany przez wiele osób za jednego z najlepszych bębniarzy na świecie, no domyślam się, że są postawione dosyć wysoko. No i to wyszło przy nagrywaniu jednej z płyt. Cały czas Dave Grohl był niezadowolony z tego, jak zostały położone ślady. Płyta została nagrana, natomiast potem, nie informując o tym właśnie Williama, nagrał całą płytę jeszcze raz, tak jak sobie to wyobrażał, a wiadomo, że skill ma, żeby to zrobić. No i tam doszło do rozłamu w zespole, czego rezultatem było odejście Williama Goldsmitha z Foo Fighters. Dlaczego o tym mówię? Bo uważam, że tak naprawdę było bardzo dużo szczęścia w tym, że Taylor Hawkins dołączył do Foo Fighters, bo oprócz oczywiście niepodważalnego talentu, ja uważam, że w ogóle Taylor Hawkins był dużo lepszym bębniarzem niż Dave Grohl pod względem takim technicznym i pod względem takiego feelingu i umiejętności tak naprawdę. Myślę, że wiele rzeczy, które Taylor Hawkins grał, byłyby trudne do zagrania dla Dave'a Grohla, chociaż Dave Grohl na pewno ma bardzo rozpoznawalny styl. Dave Grohl i Taylor Hawkins dobrali się mega charakterami i właśnie ta taka przyjacielska, naturalna relacja pozwoliła tak naprawdę wreszcie zamknąć skład Foo Fighters. No i teraz, gdy Taylor Hawkins nie jest już z nami, pojawił się problem. Domyślam się, że bębniarz, który ma wejść w buty Taylora, no nie będzie miał łatwego zadania, więc wydaje mi się, że oprócz takiego aspektu technicznego, bo jest na świecie naprawdę, no w samych Stanach podejrzewam, że setki bębniarzy, którzy spokojnie udźwigną rolę pod względem wykonawczym rzeczy, które trzeba zagrać. Ważne jest to, jak dźwigają
koncerty stadionowe. Ważne jest to, jak dźwigają relacje z innymi gwiazdami, no bo Foo Fighters to jest zespół gwiazd, to jest zespół milionerów, więc to nie może być gość z ulicy, który będzie trząsł portkami, że wow, Dave Grohl. To musi być gość, który po prostu na zasadzie partnerskiej wejdzie w środek zespołu, prawie natychmiast się zaadaptuje i będzie po prostu fajnym kumplem dla reszty tych panów w średnim wieku, umówmy się. Od jakiegoś czasu w internecie nastąpiła taka giełda i zgadywanki na temat tego, kto zostanie nowym bębniarzem Foo Fighters. Były również tak absurdalne propozycje jak to, że zostanie bębniarzem syn Taylora Hawkinsa, który swoją drogą bardzo dobrze bębnił, występował na koncertach tributowych w zeszłym roku, no byłem pod wrażeniem, ale umówmy się, no granie z gościem, który jest 30 lat od ciebie młodszy, czy 35 lat młodszy, no jakoś nie wróży zbyt dobrze, więc myślę, że to wszyscy ludzie, którzy poważnie myśleli o jakimś wyborze, z góry odrzucili. W każdym razie nazwisko Josha Freeza krążyło i było bardzo wysoko w tych rankingach. Ja osobiście się w ogóle nie zdziwiłem i bardzo się ucieszyłem z tego wyboru. Ale zanim opowiemy więcej o Joshie Freezie i dlaczego jest jednym z najbardziej uznanych bębniarzy naszych czasów, zobaczmy, kto tam był w tym filmiku, który zapowiadał dołączenie Josha Freeza właśnie do zespołu w stylu Foo Fighters. Był to naprawdę mega, mega zabawny klip. Dobra. Tommy Lee, Motley Crue. Dla osób, które kompletnie nie wiedzą, kto gra w jakich zespołach, to jest ten gość, który był z Pamelą Anderson w latach 90. i których sekstaśma wypłynęła. Może to komuś pomoże. Danny Carey, zespół Tool. Przez wielu uznawanych za jednego z najbardziej zaawansowanych technicznie bębniarzy i gościa, który po prostu ma dużą kolekcję t-shirtów koszykarskich. Chad Smith, Red Hot Chili Peppers, jeden z bardziej takich gruwiastych bębniarzy, no mega prost. No i przejdźmy do głównego bohatera naszego odcinka. Guys, could we just like, I don't know, play a song? Or two? Josh Freeze. Josha Freeza poznałem przy okazji A Perfect Circle, gdzie był normalnie pełnoprawnym członkiem zespołu, był tu zespół bardzo doświadczonych muzyków. Na gitarze był James Iha ze Smashing Pumpkins, na wokalu był James Maynard Keenan z Tula oczywiście i na gitarze był Billy Howard Dale, który był pomysłodawcą i głównym kompozytorem zespołu, z tego co się orientuję. Mega, mega projekt. Josh Freeze to jest gość, który nagrał w swoim życiu kilkaset albumów. To jest koleś, który współpracował naprawdę z wielkimi. Jest to gość, który nagrywał płyty dla gwiazd punk rocka, dla gwiazd rocka, dla gwiazd popu. Nagrywał płyty z Avril Lavigne, z The Offspring, z Nine Inch Nails, co jest w ogóle zadaniem no naprawdę karkołomnym, bo większość bitów Nine Inch Nails jest programowanych i one są po prostu mega, mega intensywne i naprawdę tam nie ma żartów, żeby być w wymiarze Nine Inch Nails, to trzeba być naprawdę turbo maszyną. Facet nagrywa profesjonalnie od ponad 30 lat i naprawdę bardzo, bardzo go szanuję za etykę pracy, za brzmienie i za to, że wydaje się, że naprawdę jest prosem i nigdy nie ma ludzi, robi swoje, a przy tym jest naprawdę zajarany muzyką, po prostu. A ta cecha nie jest tak częsta, szczególnie u ludzi, którzy zajmują się muzyką od tak wielu lat. Z tego, co zrozumiałem z takich informacji prasowych, no to Josh Freeze został full-time drummer o Foo Fighters, także wydaje mi się, że on normalnie będzie w zespole, będzie komponował, będzie nagrywał płyty, no ale zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Chyba te nowe single, które zostały nagrane, nie wiem co prawda, czy zostały nagrane przez Josha, jeżeli chodzi o bębny, czy to Dave Grohl nagrał. Jeżeli macie takie informacje, to koniecznie zostawcie komentarz, gdzie się taką informacją podzielicie, bo sam jestem ciekaw. No w każdym razie ja jestem tą sytuacją całą mega pozytywnie zaskoczony, co prawda wynika ona z tragedii, ale lepszego wyboru niż Josh Freeze ja osobiście uważam, że zespół nie mógł dokonać. Interpersonalnie myślę, że mega się super wpasuje w cały klimat Foo Fighters, bo Foo Fighters trochę już przychodzi w taki vibe, taki dad's rock, nie? To są panowie po 50, także tam już jest w ogóle na tym backstage'u, myślę, że trochę mniej rock'n'rolla, bardziej taki chillowy klimat i Josh Freeze, który swoją drogą ma background dosyć podobny do Dave'a Grohla, mianowicie najbardziej chyba zafascynowany jest muzyką punk rockową, pomimo bardzo wysokich umiejętności na instrumencie,
to ta najprostsza wykonawczo muzyka go najbardziej jara, więc myślę, że to będzie fajne, żeby tak się trochę ograniczać i nie popisywać. Ja osobiście czekam już na jakiś koncert w Polsce, nie mogę tego przegapić. Jaram się, nigdy Foo Fighters na żywo nie widziałem. Szkoda, że nie zobaczę już w tym składzie z Taylor Hawkinsem, ale szczerze mówiąc, zobaczenie Josha Freeza za bębnami Foo Fighters na pewno sprawi mi bardzo dużo radości. Tak w ogóle myślę o petycji, która będzie zawierać propozycję, żeby stołeczek został bębniarzem Foo Fighters, także jeżeli jesteście za, to koniecznie łapka w górę i subskrypcja. Jak widzicie, Lagercia nie daje mi spokoju, muszę ją wyprowadzić i nakarmić, także z mojej strony to była czysta przyjemność, jak zwykle, zresztą widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, pa!